piątek, 22 października, w szkole podstawowej nr 3 w Skoczowie odbyła się lekcja WF-u z mistrzem. Aleksandra Jagiełło, polska siatkarka, mistrzyni Europy i członkini zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, opowiedziała uczniom o swojej karierze, rozpoczęciu przygody z siatkówką, trudach, które stają na drodze każdego sportowca i emocjach związanych z wygraną. Przeprowadziła również lekcję wychowania fizycznego, a dla czytelników portalu OX.pl przekazała rady dotyczące początków każdego sportowca. Myślę, że taką najważniejszą radą dla każdego początkującego sportowca jest to, żeby się nie poddawać, żeby trenować i walczyć o swoje marzenia, ponieważ no, każdy sport jest wliczona porażka, także tutaj wydaje mi się, że po każdej porażce trzeba wyciągać wnioski i no, iść do przodu, walczyć, bo później sukcesy w którymś momencie przyjdą, a właśnie do tych sukcesów się trenuje.